Rozpoczęło się urządzanie przez służby miejskie parku na Ustroniu. Gotowe jest już połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicą Jana Pawła II oraz ulicą Orzechową, piesza alejka i ścieżka rowerowa. To, co było naszą ideą, połączenie tak naprawdę dwóch oczek wodnych na Ustroniu, staje się dzisiaj faktem. Jesteśmy w miejscu pasażu, który powstał, tak jak powiedziałem, pomiędzy tymi dwoma zbiornikami wodnymi. Całkowicie nowy chodnik, całkowicie nowa ścieżka rowerowa, której do tej pory tutaj w tym miejscu nie było. Cała infrastruktura podziemna, która była wyremontowana, wymieniona, czy też od nowa w ogóle położona. Infrastruktura taka jak ławki, kosze. Jak podkreśla prezydent, to początek inwestycji, o którą zabiegali mieszkańcy osiedla. Tu mam nadzieję, że krzewy, które zostaną posadzone i drzewa, które zostaną posadzone w przyszłym roku na wiosnę, no, będą upiększać to miejsce, a to miejsce będzie miejscem spotkania nie tylko ludzi z Ustronia, ale również tych, którzy przyjadą choćby na spacer, bo to jest naprawdę bardzo ładny obszar miasta. Sentyment do tego osiedla ma Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej. Ja tutaj się wychowywałem i za plecami mamy tam za blokiem taką górkę, z której nieraz spadłem i guza sobie nabiłem, pościerałem. Fajnie wrócić tutaj z powrotem, powspominać. Cieszę się, że powstaje przepiękny plac zabaw, on na wizualizacji już jest, siłownia. Wykonawca prac, radomska firma Interbud, rozpoczęła pracę w lipcu tego roku. Łączny koszt tych wszystkich prac, jakie w tym roku zrealizowaliśmy, tego pierwszego etapu, to jest prawie 900 tysięcy złotych. Środki to jest 100% środków z gminy miasta Radomia i liczymy na to, że włączy się również i spółdzielnia mieszkaniowa Ustronie, która deklarowała na wstępie również, że takiej pomocy udzieli. Podstawą rozpoczęcia urządzania przez służby miejskie parku na Ustroniu są uchwały Rady Miejskiej przyjęte w tym roku. Park obejmuje obszar ponad 4 hektarów istniejącego terenu zielonego w obrębie ulic Orzechowej, Sandomierskiej, Gagarina i Jana Pawła II.